Witamy Państwa w kolejnym odcinku Starek z Religii po godzinach. Ostatnim w roku 2014 jesteśmy po hicie weekendu pomiędzy drużynami Bora Bora Krasa, Wyrodu Ptolun, mistrz kontra wicemistrz, no i to właśnie dzisiaj mistrz okazał się lepszy. Naszym gościem jest Paweł Kanik, Bora Bora Kras. Witam Cię bardzo serdecznie, Maciej Giocki. Paweł, czego dzisiaj zabrakło? Na pewno, jak było widać, zabrakło nam trochę skuteczności, bo swoje akcje mieliśmy, swoje sytuacje robiliśmy i albo bramkarza, albo minimalnie obok. I na pewno, jakbyśmy chociaż strzelili jedną albo drugą bramkę, mógłby ten mecz się inaczej ułożyć. W dniu dzisiejszym nie było w waszej drużynie Adama Kowalewskiego. Czym to było spowodowane? Powiem, ja się dopiero dowiedziałem na miejscu, jak przyjechał bramkarz. Jechałem innym samochodem, że będzie bronił ktoś inny, a nie będzie Adama. Maciej, jak ty ocenisz to spotkanie? Przede wszystkim oprócz Adama też nie było Michała Konwińskiego, nie była Radka z Żydły. No to są takie żądła tego zespołu. Było to na pewno widać pod bramką tutaj Romanowskiego. Zespół Bora Bora zagrał dobre zawody, no jednak no zabrakło tutaj takiej przysłowie kropki nad i przy tych ostatnich wykończeniach. Taką z jednych akcji, która bardzo mi zapadła, to właśnie akcja Pawła w samej końcówce. No chyba trzech zawodników tutaj wymanewrował, no i zabrakło tam naprawdę niedużo, żeby pokonać bramkarza Eurodrobiu i myślę, że gdyby ta piłka trafiła do sieci, mogłoby się to jeszcze różnie potoczyć. Co zabrakło? Tak jak mówię, no przede wszystkim tej skuteczności i myślę, że też no takiego większego chyba boiskowego cwaniactwa. W waszym zespole nie ma również Grzesia Muzykiewicza. Jak wygląda teraz stan zdrowia Grzegorza? Na tą chwilę wiem, że Grzesiu prawdopodobnie w lutym przejdzie zabieg tam rekonstrukcji i wtedy okaże się wtedy, jak to będzie wyglądało tak naprawdę. No, Grzesiu tam zbiera pieniądze, już się tam umówił z lekarzem na operację. Jak wszystko dobrze pójdzie, to w lutym przejdzie zabieg i będzie miał rehabilitację. No właśnie, Maciej, Grzegorz to też jest takie bardzo ważne ogniwo tego zespołu. Tak, to jest taki reżyser, tak? Sam też pseudonim muzyk, tak? Czyli ma swoje skrzypce tutaj odpowiednio. To wszystko układa, no jest widoczny. Z tym, że też no bardzo szybko myślę, że zespół Bora Bora przystosował się do jego braku, także też świadczy to o mądrości tego zespołu na pewno, że potrafią sobie bez takiego ważnego zawodnika dobrze i mądrze poradzić. Paweł, rok 2014 się kończy. Jak ty byś go podsumował w wykonaniu swojego zespołu? I chodzi tylko o tą ligę? Czy ogólnie? Powiem tak. Rok zaliczyłbym do udanych. Na pewno. Załóżmy Ekstraliga, którą wygraliśmy, którą zespół wygrał drugi raz z rzędu w Bydgoszczy, tak, o ogólnopolski turniej, w którym też brał udział właśnie Eurodrup. Awansem tutaj właśnie wygrywając Stalex Ligę, grali też w turnieju i spotkaliśmy się z nimi w finale. Jednak tam się potoczyło trochę inaczej, bo od nich zawodnik zachował się tak trochę w nieodpowiedni sposób i dostał żółtą kartkę i w tym momencie mecz się skończył i tam już nie było nic do gadania. Zaczęliśmy potem nową ligę właśnie w Ekstralidze, nowy etap trochę jakby można powiedzieć z falstartem, bo tam dwa mecze przegraliśmy, ale zaczynamy wchodzić znowu na tryby i tak jak było widać w dzisiejszym meczu, ta forma się coraz lepiej poprawia i coraz lepiej z gry nam to wychodzi. Nie gramy już tak chaotycznie, gramy coraz lepiej piłką i na hali to pewnie też widać. No właśnie, Maciek, chyba to na pewno możemy uznać za udany rok. Wicemistrzostwo Stalex Ligi, również zwycięstwa i bardzo dobre postawy w innych ligach. Również na arenie ogólnopolskiej, co pokazuje, jak silna jest ta cała liga. Dokładnie tak, no zespół Bora Bora, prędzej Trader Hawk, tak, no można tych nazw wymieniać jeszcze dużo. Dużo wnosi, mówię, to jest, ja mogę tylko się wypowiadać na temat naszej Stalex Ligi. Inne udziały tego zespołu obserwuję tak z boku i zawsze gdzieś, czy przyglądam internet, czy przyglądam gazety, zawsze widzę, że to miejsce na pudle z reguły jest.
niekoniecznie pierwsze, ale no na pewno, tak jak powiedziałeś, rok bardzo udany. Tylko się można z tego powodu cieszyć. No i też to o tym oczywiście świadczy, że jest jeszcze brak w postaci, w tym zespole, w postaci Grzegorza Muzykiewicza. Rok 2015 przed wami. Tak patrząc na to, jak poczynacie sobie w Stalex Lidze, jesteście jedną z niewielu tak naprawdę tych ekip, która jest w stanie wygrać z drużyną toruńską. Miło mi to słyszeć. Na pewno jesteśmy ekipą, która potrafi zaskoczyć. Mamy słabsze mecze, gdzie by się wydawało na przykład, że mecz jest do wygrania, a na przykład sobie bardzo ciężko w nim radzimy, tak? A są mecze, gdzie na przykład można powiedzieć, że będziemy grali na remis, a ten mecz możemy wygrać, tak? Nie ukrywamy, że Stalex Liga ma najwyższy poziom, jeżeli chodzi o ligi, w których bierzemy udział, bo tutaj tak naprawdę nie ma żadnego meczu, w którym się chodzi tak naprawdę, bo jak się będzie chodzić, to ten mecz będzie przegrany, bo tutaj tak naprawdę tempo gry i poziom jest naprawdę wysoki. Spotkaliśmy się tutaj po świętach. Było tutaj jakoś ciężko, czy święta były jednak na spokojnie z tym jedzeniem? Ja akurat nie narzekam, bo ja tam święta czy jem, czy nie, czy mam przerwę, mi to tam w boczki i tak nie idzie, jak to się mówi. Ja teraz w treningu jestem, trenuję, bo lubię to robić, więc jeżeli chodzi o mnie, to czuję się bardzo dobrze. No, niektórzy koledzy trochę przesadzili, to nie można, nie ma czego co ukrywać, ale mam nadzieję, że wszystko w najbliższym czasie wróci do porządku. Teraz jest Sylwester, więc myślę, że te dwa dni doprowadzą wszystkich do ładu. Maciu, kilka słów takiego jeszcze podsumowania. Teraz to trochę wygląda jak... tutaj teraz wygląda to jak trochę kiedyś w studiu Polsatu Sport była też podobna taka sytuacja. No dobrze, ale Maćku, powaga. Jak ocenisz cały ten rok ze Stalex Ligą? Myślę, że można tylko mówić w samych plusach. Dużo nowego przyniósł nam właśnie zespół, zrobił taki prawdziwy zespół, który myślę, że gra w ten futsal. W tym sezonie dołączył też Unikat. Też pokazali chłopacy z Osieka, że no potrafią i zasługują na grę w tej lidze profesjonalnej. Przede wszystkim też sam poziom. Na pewno poszedł już oprócz tych dwóch drużyn zdecydowanie do góry. Nie ma takich wyników, znaczy może w tym sezonie nie ma, prędzej może by, gdzie różnica jest 20 plus, jeżeli chodzi o przewagę. Myślę, że też bardzo dobrym pomysłem było wprowadzenie tej Ekstraligi, tak? Także te zespoły, które się wybijają piłkarsko, no nie muszą przyjeżdżać z Bydgoszczy czy z innego miasta i tylko liczyć, powiedzmy, od 10 w górę, ile będzie tych zwycięstw i starać się tutaj tych bramek czy asyst jak najwięcej załapać. No na pewno, mówię, no jest to na pewno taki milowy krok do przodu. Chcemy się jeszcze dalej rozwijać, jest kilka pomysłów, ale to dopiero może będziemy o nich mówić później. Paweł, czego tobie, twoim kolegom z drużyny można życzyć na nowy 2015 rok? No myślę, że najwięcej to zdrowia. I to nie tylko moim kolegom, również innym zespołom, tak? Bo zdrowie jest najważniejsze. Myślę, że na tym zakończę, bo jeżeli mamy zdrowie, to możemy zrobić wszystko tak naprawdę, tak? Więc dużo zdrowia życzę i nie tylko moim kolegom, również wszystkim zespołom Stalex Ligi i wszystkim organizatorom, którzy tutaj się tym wszystkim zajmują. Maciek. Czego życzyć? No powtórzę to samo może co Paweł, aby tych kontuzji było jak najmniej. Ostatnio, tak jak było cały czas, można powiedzieć, dobrze, małe tylko draśnięcia, jakieś tutaj kontuzje. Paweł Przybyłek, było tutaj zagrożenie złamania kości, jednak obyło się tylko na strachu. Aby każdy, co do nas przyjeżdża, wyjeżdża tylko i wyłącznie z pozytywnymi emocjami i jak najczęściej z tymi trzema punktami na koncie. No to cóż, dołączając się do życzeń, życzymy oczywiście kibicom jak największej ilości bramek, aby licznie zjawiali się na hali widowisko Sportowej Świeciu. Ostatni program w roku 2014. Moim Państwa gościem byli Paweł Kanik, Bora Karas, Maciej Grodzki. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia już w 2015 roku.